No to co? Witamy was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmie. Jesteśmy dzisiaj znowu z Tomkiem. Witam, dzień dobry. Martini dzisiaj w roli kamerzysty. No i opowiem troszeczkę o nowościach u nas na sklepie. Tak, mówię, to jest część nowości, troszkę, że tak powiem, mniejszych od kołowrotku po sygnalizatory. Opowiem dzisiaj państwu o nowościach, które już do nas pomalutku zjeżdżają. Nie są jeszcze wszystkie, ale pomalutku wszystko dociera. Tak mówię, to co mamy na stole, mamy taką część, więc od czego... Przygotowaliśmy sobie taki stoliczek. Tak, taki stoliczek. Stoliczek chyba za mały na to wszystko, stoliczek ale... za mały, ale chociaż, żeby jakąś część pokazać. Myślę, że co, to może na pierwszy ogień damy kołowrateczki z Shimano, nowe. Może opowiemy o każdym. Shimano Nexie, tak jak mówiłem, to jest mój pierwszy kołowrotek spinningowy, tak, od którego zaczynałem. Było to jakieś 10 lat temu, także myślę, że no, to dosyć jakiś tam znany czas są wypuszczane. Ten, tak, cały czas, że tak powiem, co kilka lat jest wypuszczana jakaś bardziej udoskonalona seria pod tą samą nazwą. Także pokażemy kołowrotek z bliska, jak wygląda. Kołowrotek fajny, bo budżetowy i przede wszystkim jest bardzo ważne to, że też każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest bardzo szeroki wybór rozmiarów tego kołowrotka, bo i... Od 1000 do 500. Aż do 1000, aż do 5000, także jakby ktoś potrzebował gdzieś na lekko, to też 1000 dobierze, a pod coś większego, pod jakiegoś szczupaczka, sandacza, to możemy śmiało wziąć większy rozmiar. Dobra. Jedna szpulka jest, nie? Tak, tu akurat jest jedna szpulka, ale tak już kiedyś tam wspominaliśmy, że z Shimano nie ma problemu, żeby te szpulki pozamawiać. My ich też nie bierzemy może jakoś dużo bardziej do przodu, bo bardziej pod klienta jesteśmy w stanie się ustosunkować, jeżeli chce. To i tutaj mamy tak, mamy kolejny kołowrotek, czy mamy Saharę. To jest naprawdę chyba najświeższa nowość od Shimano, że tak powiem. Zaraz pokażemy. Co ciekawe, ja tutaj już troszeczkę się przygotowałem i zobaczyłem, że jest to kołowrotek, powiedzmy, z takiej niższej półki, tak, ale zawiera już te technologie. Dużo bardziej udoskonalone, tak. Tak jak na przykład w Van Fordzie, nie? Jak Van Fordy i kołowrotki już takie budżetowe z Shimano, gdzieś tam nawet powyżej 400 czy 500 zł, a ten kołowrotek już nawet można zobaczyć, że już w Saharze już mamy korbkę nawet dokręcaną do przodu, czyli tutaj tak sobie, czyli tak mówię, Van Ford, Stradiki, wszystkie już te takie lepsze kołowrotki już też takie korbki mają i naprawdę praca tego kołowrotka jest bardzo, bardzo delikatna, kołowrotek cichutki, bardzo fajnie leży w ręce tak samo i rozmiarowo myślę podobnie jak Nexwave, bo tak samo mamy bodajże nawet tutaj jeszcze od rozmiaru 500 aż po 3-4, nawet chyba 5000 tak samo. Fajnie wygląda, jest naprawdę wizualnie super, wizualnie też jest bardzo ale widać, że już kręci. On tu ma to Hagane w środku? Tak, to jest przykładny Hagan, on już jest też ma tą kuta na zimno, nie? Tak, kuta na zimno. Tu już jest ta też technologia, ten Seal and Drive, czyli to chodzi o to, żeby kołowrotek chodził płynnie i cicho przede wszystkim, to jest takie główne zalety. I tak jak mówię, no fajnie się tym kręci, przyjemnie, tak samo jak tym Nexwave'em. No masełko. Masełko, dokładnie. Dobra, no to mamy, nie musimy chować. Jeszcze, teraz nam został jeszcze trzeci. Ten kołowrotek już chwilę jest, ale on występuje jako nowość już na 2020 rok, ale troszeczkę wcześniej do nas przyszedł, czyli gdzieś pod koniec tamtego roku. Tu już mamy Shimano Nasci, tak samo troszkę bardziej udoskonalone. Czyli fajnie, Shimano idzie już dokładnie. Z niskiej półki, a już zawierają te elementy z tych wyższych, także jest to naprawdę fajne, nie? Każdy kołowrotek jest udoskonalany praktycznie co kilka lat. Też fajny, tu akurat wersja z płytką szpulą, bo tu mamy rozmiar... 2000. Tak, tu mamy 2000, ale mamy z płytką szpulą Escom i z szybszym przełożeniem. I też naprawdę fajny, tutaj też korbka była dokręcana, tak jak w przypadku Sahary, więc... Tak samo każdy znajdzie coś dla siebie. Mówię, no pod delikatnego ultralighta, czy pod mocniejszy spinning, czy nawet są płytkie szpule w mniejszym rozmiarze, to też może ktoś nawet gdzieś pod jakiś delikatny grunt też można tego kołowrotka używać. Nie przeszkadza to w niczym naprawdę. To na przykład zauważyłem w Shimano, jest, może mało ludzi to wie, że po odblokowaniu kabłąga w niektórych kołowrotkach jest tak, że jak przekręcisz, to się blokuje, tutaj trzeba blokować ręką, nie? Tak znaczy, jest, Shimano chyba tak mają we wszystkich. Chodzi też o to, znaczy chodzi o zbijanie kabłąka, tak? Tak, znaczy w karpiowe kołowrotki Shimano praktycznie w ogóle kabłąka i morskie nie zbijają. Trzeba zbijać wszystko ręcznie. Znaczy to jest z jednej strony można powiedzieć, że dobre rozwiązanie, bo też na pewno ktoś to przemyślał pod takim względem, że uderzanie tak za każdym razem o ten zbijak. Mi się wydaje, że po dłuższym czasie mogłyby powstać luzy, a jak delikatnie zamkniemy ręką, no, wydaje mi się, że to wpływa gdzieś na chodzi o czas.
tak, kontrolę, wędkarz to od wędkarza zależy jak łowi i po tak prostu jest. On sobie musi to kontrolować, że po zarzuceniu ma, musi mieć do głowy, że sobie to blokuje i leci, nie? Tak, dokładnie. Tak. Kolejną rzeczą możemy pokazać, myślę, bardziej gabarytowa rzecz, pokażemy fajną torbę. Savage Geara, nie? Savage Geara. Savage Geara, widzę, że tam tych torb dość dużo tak, weszło dosyć, teraz. Tak, dosyć dużo nowych, dokładnie. Ja mówię, pokazuję ją, wiadomo, może nie w odpowiednim okresie, bo każdy pomyśli, że Savage Geara to torba spinningowa i tak dalej, ale jak dla mnie taką torbę każdy może sobie do wykorzystać podczas nie? innego. Tak, bo tu z tego rzucimy sobie gdzieś tu pod spód. Pokażemy, jak to wygląda z bliska. Ładno, materiał też fajny. W ogóle ładnie wykończona, ładny kolor. Zobaczcie, ja tutaj mam spodnie z Savage'a. Właśnie, spodnie Savage'a są, także... Też ten pomarańczowy taki do tych zamków. Już to wszystko jakby tak się uzupełnia. Paseczek mamy w środku, to mówię, nie będziemy przepinać. Pokażemy, z tego co wiem, to w tej torbie powinny być, są pudełka. I to są pudełka, tak jak mówię. No wiadomo, że głównie może dla spinningisty, bo ma tych organizerów dosyć sporo w środku, ale... Jeżeli ktoś lubi Savage Geara, to może sobie śmiało też łowi karpie, może sobie też śmiało. Nawet na karpie, tak jak mówię, na jakieś wszystko. Akcesoria i też jesteśmy się w stanie taką torbę spakować. Fajnie, mamy jeden organizer większy i trzy troszkę mniejsze. Także dobra. To co to jest to? Myślę, że to będzie taka chyba spinka dodatkowa, klamra, nie wiem czy nie będzie pod pasek. Tak samo, a właśnie, jeszcze żebyśmy nie zapomnieli, pudełka na też z boku, dodatkowe jeszcze. Jeszcze mniejsze, także dużo skrytek, dużo kieszeni, fajne wykonanie, siatka z boku. Te zamki są plastikowe, nie są metalowe, tak, także nie wyłami się to jakoś, tam, że to jest też na lata, nie? Dokładnie tak. Siateczkę też mamy coś wrzucić, nie wiem, nawet jakąś wodę, można sobie wrzucić cokolwiek. Z kieszeni z małymi pudełkami po dwóch stronach. Myślę, fajna taka poręczna torba, dobra. Możecie sprawdzić na stronie, jest tych naprawdę tak, oferta, dość szeroka gamma tych torb, także można wybrać torbę odpowiednią dla siebie. Torbę już mamy. Jak chcecie być na bieżąco z nowościami u nas na sklepie, subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Także dokładnie. Wszystkie nowości są na kanale cały czas, także obserwujcie. To mamy dalej? Tak, mamy buciki z Foxa, tak. Dokładnie, buty mamy też fajny, nowy Fox wypuścił nowy model. Te akurat buty są troszkę wyższe, mamy ponad kostkę, ale wiadomo, jak gdzieś ktoś, mówię, nawet jakby ktoś spinningował i gdzieś jest jakiś trudniejszy teren, chodzimy gdzieś po jakichś, mówię, dużych nierównościach i tak dalej. Buty są bardzo lekkie, więc też nie będą męczyć nogi. Chronią nam kostkę gdzieś tam, żeby też nie przekręcić nieraz, wiadomo. Jest troszkę wyższe, wyższa nad kostkę. Tak, wyższa nad kostkę, dokładnie. Cholewka, dokładnie, brakło mi słowa. Będą jeszcze dostępne, tylko jeszcze ich nie mamy, niedługo przyjdą. Jest też wersja niska, czyli po prostu już tak jakby normalne. Fajne, miękkie są. Bardzo miękkie. I też mówię, że są lekkie. Myślę, że na jakieś zachlapania, wiadomo, nie wchodzić nigdy do wody, na jakieś zachlapania, jakieś rosy i tak dalej, to też są na tyle odporne, że tutaj się nam nic nie stanie, więc... Tak, buciki, takie trapery, dobrze, fajnie związać. I mówię, nie dla wędkarza, ktoś by chciał iść w góry czy coś, to też takie buty może śmiało sobie kupić, nie? Bo też jest... Design też na pewno. Design też fajny, ciekawy. No i takie mamy też nowe spodnie z Foxa, na szeleczkach fajne. Bardzo cienkie, myślę, że z dużą wodoodpornością. Zamek jest wodoodporny. Tak samo, zamek wodoodporny i tak mówię, nie są grube, fajne, więc na jakieś takie cieplejsze dni mówię nawet wejść, wypuścić. Pasują do tych butów, nie? I do butów by fajnie pasowały. Mamy też do tego kurtkę w zestawie, do zestawu całego. Nie jest to ciepłe, także teraz na taką wiosnę właśnie jak teraz. Super sprawa. Takie wiosenne czy letnie nawet z rana ubrać się w takie coś, nie zbrudzić się, tylko faktycznie sobie, fajne. I zobaczcie, tutaj wodoszczelne te zamki, nie? Dość wysoko otwierany, także kalosza można śmiało fajnie ubrać. Tutaj jest zapinane na rzepę. Jeszcze dokładnie, dodatkowe zapięcie. Jeżeli oczywiście jesteście bardzo mocno zainteresowani czymś takim, to zawsze możemy zrobić jakiś filmik dla was, żebyście sobie po prostu zobaczyli, jak to dokładnie wygląda, jak to ubieramy, jak to wszystko... Buciuków też będzie dosyć dużo, myślę, że innych, to może naprawdę fajna sprawa. Możemy się było poubierać, pokazać, jak to wygląda. Jeżeli tak tylko jesteście zainteresowani, to śmiało piszcie w komentarzach, możemy dla was przetestować i pokazać wam, jak, żebyście nie musieli faktycznie szukać, bo wiadomo, że jak człowiek szuka na internecie, to też chciałby zobaczyć, jak to wygląda na modelu, czyli mnie. Otwieramy jeszcze tą kurtkę, zobaczymy. Gdzie to jest to otwieranie? No, tak samo jak tam. No, nic mi się nie porwało. Zobaczcie sobie, taka kurciawa.
tutaj zaginany ten daszek, już taki standardzik bym powiedział. Wygląda fajnie, nie? Fajnie, dosyć fajnie. Też widzę zamek tak samo wodoszczelny i otwierany od spodu, to jest fajne, że można od spodu faktycznie. Dokładnie. I się wysikać, nie trzeba tej kurtki ściągać, nie? Kieszenie zapinane. Naprawdę dosyć. No ściągacze, wszystko wiadomo, tak jak standardowo w kurtkach. Jest to taka nie super sprawa jest dla mnie. No i ładnie wygląda. Bardzo ładnie ten design i pasuje do tych butów, także można śmiało taki. Troszkę jak kontrola rybacka, ale myślę, że to nikomu nie przeszkadza. Myślę, że taki jedna teraz taka bardzo ciekawa nowość, jeżeli chodzi o produkty z Nesha. Tu mamy te sireny R4. Naprawdę sygnalizatory, nie ma co ukrywać, są dosyć wysoko stoją cenowo, ale naprawdę wiąże się to z jakością, więc myślę, że pod względem takiej elektroniki, pod względem sygnalizatorów to produkt jeden z lepszych na rynku na ten moment. I ciekawy jest, kilka rzeczy możemy go otworzyć. On chyba będzie się otwierał tak do góry. Czyli otworzymy, pokażemy najnowsze sygnalizatory z Nesha. Nie mam nożyka. Taki unboxing na wizji. Tak, unboxing na wizji. Nie wziąłem nożyka, ale jakoś się udało. Widzicie, nożyk zawsze się przydaje. Nożyk tak, zawsze ostatnio przydaje. Mówiliśmy na filmie, nie? Tak, nożyki są dostępne na sklepie. Także. Dobra, pokażemy jak to wygląda. To jest w jakiejś takiej gumie? Do tak, to jest taki kreśnik do przenoszenia, naprawdę fajna sprawa. No sygnalizatory wyglądają tak, naprawdę ich funkcje i tak dalej. To też warto przeczytać na stronie, bo jest tego tak dużo, że ciężko to wszystko spamiętać. Kształt mają na pewno taki troszeczkę, bym powiedział, tak, inny niż ja tam kojarzę, nie? Taki, troszkę właśnie. Inny, ale tak samo mamy znak bary u góry, czyli gdzieś tam przy braniu, jakby nam w bok szła wędka, to nam ta wędka nie zjedzie, nie zjedzie z sygnalizatorów. Od razu to już jest wkręcony, nie trzeba się z tym bawić, żeby tam dokręcać, nie wiadomo co, to już jest po prostu w zestawie jakby. I ciekawa sprawa jeszcze tutaj, jakie jest rozwiązanie, że centralkę w tych Neshach mamy ładowaną. Czy ładujemy ją, ona się nam ładuje między 4 a 5 godzin i wytrzymuje nam naprawdę do kilkunastu tygodni nawet. Więc kabelek, czyli ładujemy kabelek, raz, a porządnie. Kabelek w zestawie, dokładnie, kabelek w zestawie i... Fajna rzecz, że to już jest jednak idzie w tą elektroniką, tak. Że nie te baterie, bo baterie dokładnie. To... Dokładnie, no właśnie, to już każdy teraz tak stara się. Znaczy akurat Nesh, w przypadku Foxa wiem, że tam jeszcze są baterie. No centralka, z tego co tam jeszcze też wyczytałem, co sprawdzałem, to karabinczyk można sobie zapiąć. Można sobie zapiąć. Ma zasięgu około 700 metrów nawet. Ja wiem, że nikt tyle nie siedzi od wędek, ale tyle jest. No ale to wiadomo. Nieraz się idzie na bajerkę. Ale nieraz się gdzieś idzie dalej z kimś porozmawiać, to mówię, fajna, ciekawa sprawa. Cenowo, no tak jak mówię, zależne od zestawu, czy bierzemy 2 plus 1, czy 3, czy 4, ale jeżeli ktoś by nie chciał kupować zestawu, to tak samo też poszedł w tą stronę, że mamy centralkę samą do kupienia i możemy sobie dokupić sygnalizatory pojedynczo i możemy sobie rozbudować też na ile potrzeba. No czyli jednym słowem kupujesz po prostu, możesz zbudować cały zestaw, dokładnie. Jaki jest dla ciebie, jeżeli dla ciebie ten nie jest odpowiedni, możesz tak, sobie no bo na przykład ktoś kupi 2 plus 1 i liczmy, że na przykład później stwierdzi, że chciałbym mieć trzeci, no to miejsce diod na centralce mamy 5, więc śmiało możemy... 5 można podjąć, jak jest jeszcze, 5 diod, to tak, 5 wydaje mi się, podchodzi, że jak nie jeszcze więcej, ale raczej bym się trzymał, że 5. No nie, to więcej to już wiesz. No, żeby się mogłoby się powtarzać czy mylić. No więc to jest... To jest taka... Taka centralka familijna, bym powiedział. Tak, tata jako głowa rodziny trzyma tą centralkę i wszystkie wędki, wiesz, sygnalizuje, nie ma, trzyma to wszystko. Ale żeby nie było, że mamy tylko takie, tak powiem, tak wysoką półkę cenową, to pokażemy jeszcze inne, bo mamy też Prologica, który też podobnie kilka rzeczy zrobił. C-series, czy też są nowe. Ja myślę, że jak ktoś kojarzy, a myślę, że większość osób kojarzy takie sygnalizatory jak Bat Plus z Prologica, no to jest bardzo podobne. One występują, tu akurat mamy wersję tylko niebieską, czyli mamy wszystkie diody na centralce, wszystkie diody na sygnalizatorach mamy tylko niebieskie, ale występują w multikolorze tak samo. I czyli jest też multikolor, tak? Tak, jest akurat, daliśmy ten, daliśmy niebieski, ale są też zestawy w multikolorze. Dodatkowo lampka, też fajne rozwiązanie, lampka do namiotu czy do czegoś, która też nam miga przy braniu. Też sygnalizuje.
też nam sygnalizuje i tak dalej. I tu jest też takie rozwiązanie, nie szukajmy już pojedynczo, możemy też kupić i centralkę samą, i kupić sobie sygnalizatory, możemy sobie sami też to rozbudowywać. Więc... Czyli można sobie to po prostu pod każdego. No, tu myślę, że dobrać. Nie wiem, czy otwierać, pokazujemy. Nie, czy, nie ma sensu. Wydaje mi się, że... Myślę, że jeszcze nie jeden filmik przed nami, to tak po prostu pokażemy. To mnie ciekawi, ten matkat właśnie. Tak, ja już pokażę, bo to jest nowość z matkata. Czyli mamy sygnalizatory tak samo, tylko sygnalizatory sumowe. Sumowe, ale też po prostu mogą się nadawać do wszystkiego, nie? Tak, znaczy one są też ciekawe na tyle, że zaraz jeszcze powiem. Bo to są na wędkę, nie? To są tak, one są na wędkę, tylko że kiedyś tak było, że te wszystkie sygnalizatory sumowe to bardziej działały też, tam była ta detekcja drgań i tak dalej. A one tutaj też są w stanie, co tutaj się zagłębiłem, troszkę poczytałem, one też wyczuwają brania takie, jeżeli jest tak jakby delikatne ciągnięcie przynęty przez suma, bo to każdy pomyśli, że sum jest duży, że sum bierze agresywnie, że nie wiadomo jakie jest branie, a to jest faktycznie nieprawda, bo sum bierze bardzo delikatnie. Delikatnie. To taka ciekawostka. Teraz tak, sygnalizator jest matkata, tak jak mówiliśmy, które głównie działają na detekcję drgań, ale są bardzo malutkie. Nie wiem, przypomina to troszkę, teraz wyciągnę jeszcze, zobaczę, albo pierwsze pokażę, tak jak są zapakowane w tej całej walizce. Też jest to już ładowanie takie. Jest ładowanie, dokładnie. Pokażę, jak one wyglądają. Zapięcie na wędkę. W ten sposób, też prosta obsługa, tutaj mamy tylko włączanie, głośność i chyba tyle, nie? Na tym. Na centralce mamy dużo więcej już tam do zmiany, bo można tu jeszcze chyba sobie włączyć bodajże tryb cichy, czy jakiś wibracyjny. Tak to wygląda. I tak mówię, fajnie wyczuwanie, bo nie tylko jak jeżeli mamy branie na, że tak powiem, jeżeli wędka nam drga, tylko też te takie delikatne brania, czyli odpływy z przynętą też wyczuwa. Czyli to tak, po prostu bardzo, mega czułe. Bardzo czułe, ale dokładnie. To ciekawe, bo to zakładasz na wędkę i to po prostu jak wędką zacznie coś tam tak, się dziać, dokładnie, bo to od jest... razu już... Na takiej zasadzie to działa. I to jest też takie naprawdę bardzo świeże, fajna nowość, więc mówię dla sumiarzy, jedne z lepszych sygnalizatorów. Ciekawe. Na ten moment się tak zapowiadają, wiadomo, że jak ktoś potestuje, chwilkę trzeba produktowi dać, żeby ludzie gdzieś go poznali bardziej i... Tak, i mówiliśmy to już, że te wędkarstwo sumowe się rozwija się bardzo, bardzo szybko i mówię, i naprawdę bardzo fajnie to, w dobrym kierunku to idzie. Linki do wszystkich produktów są pod filmem, także jeżeli chcecie sobie sprawdzić dokładnie na sklepie, jak nie musicie szukać tutaj z filmu, także możecie po prostu wejść pod filmik i zobaczyć dokładnie, to wszystko. Dokładnie, dobra, no to co, jedziemy dalej. Pokażemy teraz taką fajną wagę Savage Gear'a. Teraz myślę, że waga ogólnie zapakowana tak, w ten sposób. Zaraz ją otworzymy, pokażemy. Wiadomo, jak dla mnie waga, nie tylko dla spinningistów. No, wiadomo. Dla mnie ogólne, jak to wagi. Pokażemy, jak wygląda. Zawsze sobie można zważyć nawet kulki, ile się tego wrzuciło do wody. Mamy od razu w zestawie śrubokręcik jest do baterii. Fajne zamknięcie jest, nie na jakieś klipsy plastikowe, tylko jest normalnie skręcane na krzyżaku i fajne, bo myślę, że jest to lepsze jeszcze zabezpieczenie takiej wagi. Waga fajna, elektroniczna na haku, więc czy pod karpie? No dla karpiarzy też fajna waga, do podpięcia pod stojak, do ważenia i myślę, że super. Wiadomo, baterii nie wkładałem, bo wiadomo, nie musimy dopiero... No wygląda tak dość masywnie. Tak, dosyć wygląda porządnie, ten uchwyt też jest taki dosyć mocny, więc myślę, że nie powinno nic pękać, nic się z tym dziać. Więc fajna sprawa, ogólna, że tak powiem, dla każdego wędkarza. Wagę też zawsze dobrze mieć, trafi się jakiś większy przyłów, może życiowy, to oczywiście, oczywiście zawsze to jest podstawa, nie? Zawsze będzie lepiej. Jednak. Dobra, to pokażmy jeszcze tak, tylko może też już nie będziemy otwierać, pokażemy tylko tak. Też fajna nowość, Haiti Pro z tego, z Dama. Też naprawdę bardzo fajne sygnalizatory. Tak coś pomiędzy, bo wiadomo, C-series będzie tańszy i Haiti Pro będzie później, no a nasz NESH, no to wiadomo, mamy najwyższą półkę, więc, no ale fajnie, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Wiadomo, ktoś zaczyna, nie musi od razu, nie wiadomo, ile pieniędzy pakować, kilka tysięcy w NESH-a, tylko można sobie kupić coś na początek, żeby sprawdzić, czy to odpowiada i tak dalej. Tak, żeby się po prostu przyzwyczaić. Też tutaj mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy, bo mówię, od dobrego zasięgu centralki, po regulację tonu, czułości brania, głośności, tryby ciche, zmiany diod na multikolory i tak dalej, jest tego naprawdę masa, więc to można też tak pokazać i zostały nam jeszcze, że tak powiem, wody, nie umie pływać, to fajna sprawa, mamy kamizelkę z nabojem, że tak powiem, po wpadnięciu do wody i tutaj mamy, bo też mamy takie
sznureczek, że tak powiem, jeżeli za to pociągniemy, kamizelka się nam automatycznie pompuje w kilka sekund i jest w stanie nam. A jak to jest, nie wiesz, jak to jest z tym, jak użyjesz, to później wychodzi dodatkowe powietrze? Są dodatkowe naboje do dokupienia, więc można to, na pewno można, to nie jest jakoś jednorazowa, bo też cena jest dosyć wysoka, ale nie jest to jednorazówka, więc dokupuje się naboje i mamy to, że tak powiem, wielokrotnego użytku. No i ostatnią rzecz chyba na dzisiaj to mamy, żeby nie zabrakło nam, że tak powiem, prądu na rybach. Wszyscy na pewno na to narzekacie, bo cały czas do was dzwonią. Tak, właśnie, to jest to. Do wszystkich, także możecie sobie w końcu możecie kupić Świętusie, jakbyście chcieli, także mamy takie panele. No, myślę, rozłożyć fajnym, w dobrym miejscu, jak jest fajna pogoda, czy naładowanie telefonu, czy tak jak mówię, w przypadku teraz sygnalizatorów, naładowanie centralek, czy czegoś, potrwa to naprawdę. Czyli nie trzeba prądu, szybko. Bo trzeba często prądu, tak. W tych karpiowych właśnie jak zasiadkach dzikich dokładnie. Jest problem z tym prądem. Często dużo ludzi pisze do włodarzy wód, czy jest prąd, nie? Można sobie faktycznie można wziąć. Zaopatrzyć fajne poręczne, taki... nie jest to ciężkie bardzo, więc myślę, że nie przeszkadza, żeby to zapakować. No i wszystko faktycznie można tym podładować. Tak, bo tu są, mówię, różne wejście zwykłe USB, wejście typu C, mówię, czy telefony, czy centralki. Rzmonki to jest, nie? Tak, to jest produkt Rzmonki, dokładnie. To chyba firmę znacie, także myślę, że... Fajna. O, nawet tutaj mamy, można, nie wiem, czy będzie widać, a będziemy pokazali, jakie tu są... Nie będziemy wyciągać, ale jakie tu są wejścia. Muszę sobie popatrzeć. Także można nawet drona ładować. Drony można ładować. Kamery, telefony, tablety i drona. Dokładnie. Także faktycznie, jeżeli jesteście zainteresowani, to możemy wam jeszcze coś więcej o tym powiedzieć, ale myślę, że no... A może się uda przetestować? Może wybierzemy się na jakąś dziką zasiadkę i spróbujemy. Można będzie spróbować z tobą, nie? Ja chętnie. Mówię, tak, wszystkie filmiki są ze sklepu, może się spotkamy nad wodą w końcu w tym roku. Tak myślę, więc... Myślę, jak najbardziej. Dokładnie. No i myślę, że na ten moment chyba mamy wszystko z takich rzeczy. Wiadomo, jest tych rzeczy dużo. Też jest dużo rzeczy drobnych, do budowy zestawu z innych firm. Mówię, no to też było pokazywanie na bardzo długo. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś rzeczami, to śmiało w komentarzach piszcie, bo też możecie dać nam jakąś sugestię, co byście chcieli zobaczyć. Bo... To nie musi być nawet nowość, jak ktoś chce recenzję jakiegoś produktu, to śmiało możemy zawsze możemy coś opowiedzieć, ale mówię, ja bym jeszcze na pewno chciał, żeby filmik z nowościami jeszcze się pojawi pewnie. Jeżeli... Cały czas dojeżdżają. Ty nie możesz pokazać. Co tu się dzieje, ale... Tak, tych kontenerów naprawdę jest sporo, cały czas dojeżdżano i jest tego towaru. Dokładnie. Coraz więcej, ale mówię, i fotele, czy jakieś parasole, czy mówię, stanowiska wędkarskie, to też na pewno pokażemy, może nie tutaj, bo będziemy potrzebowali więcej miejsca troszkę, to gdzieś możemy w jakiś dzień na pewno pokazać. I może się udawać faktycznie pojechać jakąś tam rybkę jeszcze złowić, dokładnie, nie? Dokładnie. Przyjemne z pożytecznym, nie? Dokładnie, połączyć to z tym, tak jest. No i myślę, że chyba tyle na dzisiaj, no. No to dzięki, Tomek. Ja również dziękuję, także zachęcamy do kupienia, do sprawdzania. Piszcie, subskrybujcie i... Dokładnie. Służymy pomocą, jeżeli tylko coś chcecie wiedzieć, to my jesteśmy pomocni. Także subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco. Stawiajcie łapkę w górę. Dokładnie i wbijajcie na nasz kanał na YouTube. Dziękujemy. Cześć.